Czas ucieka, wieczność czeka. Jak często uświadamiamy sobie, że nasze życie kiedyś się skończy? Czy zadajemy sobie pytanie, co po nas zostanie dobrego? To nowa publikacja wydawnictwa Archikonfraternii Literackiej serii wydawniczej In Memoriam. To publikacja o zmarłych braciach Archikonfraternii Literackiej, a zasłużonych w ostatnich latach. Tom drugi poświęcony jest bratu Antoniemu Podleckiemu. Monografia albumowa zatytułowana jest Antoni Podlecki – Być zawsze sobą. Publikacja to 79 stron składająca się z czterech części. Wspomnienie i biogram brata Antoniego, rodziny i działalność w bractwie w kilku ważnych wydarzeniach dla Archikonfraternii Literackiej. Najważniejszym wydarzeniem w służbie bractwu to był rok 2007, kiedy był wielki jubileusz 500-lecia istnienia Bractwa Maryjnego. Druga część to pogrzeb. Trzecia część – pożegnanie córki, tata do jutra i braci Archikonfraternii Literackiej. Czwarta część – wspomnienia braci z Archikonfraternii Literackiej Zbigniewa Dudka, Stefana Kaczyńskiego, Krzysztofa Radlicza, Mariana Romaniuka, Andrzeja Schinzer, Jerzego Zielińskiego oraz Wiesława Podleckiego, młodszego brata. Publikacja posiada też bogatą część zdjęciową z historycznymi wydarzeniami wielkiego jubileuszu Archikonfraternii Literackiej, między innymi z pielgrzymki do Wiednia do patrona świętego Klemensa Hofbauera i Maria Cel. Rok 2020 to setna rocznica urodzin świętego papieża Jana Pawła II. W monografii zobaczymy też kilka zdjęć z kanonizacji naszego papieża z 27 kwietnia 2014 roku. Znajdziemy jeszcze zdjęcia z pogrzebu prymasa Polski Józefa Klempa, naszego protektora głównego. W monografii odkryjemy też wydarzenia z jubileuszu 30-lecia domu Mysłowickiego. Tu możemy też nawiązać do pewnego zdjęcia, już historycznego, związanego z patriotyzmem. Rok 2019 był dla Śląska ważną datą, kiedy to 100 lat temu wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Służba dla Kościoła zaowocowała dla brata Antoniego przyznaniem orderu świętego Stanisława jako zasłużony dla archidiecezji warszawskiej. Jaki był brat Antoni w moim wspomnieniu? Bliżej poznaliśmy się na pielgrzymce jubileuszowej do Wiednia. Niewiele mówił, ale dało się zauważyć, że jest niezwykle pracowity i zatroskany o los Polski Kościoła. Tu bym zakończył słowami córki Agnieszki Podleckiej w czasie pogrzebu. Tato, do jutra. Nic pewniejszego od śmierci, nic bardziej niepewnego od jej godziny, mimo że taty już nie ma i została pustka, której nic nie zapełni. Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność. Tata na zawsze zostanie w naszych sercach. Publikację można zamówić w Warszawie na Kanonie 6 lub na stronie internetowej Archikonfraternii Literackiej.